Cześć! Z tej strony Karolina i Adaś i witamy się z Wami w kolejnym odcinku Vlogmasu. Ten odcinek nagrywamy trochę wcześniej, ale już czujemy świąteczny klimat i wykorzystujemy fakt, że mamy trochę więcej czasu i możemy pobawić się w cukierników. Tak więc, jak już pewnie widzieliście po tytule, będziemy robić pierniczki. Piernikosy. Będziemy robić pierniczki, zrobimy bardzo łatwy przepis, taki, który nie będzie wymagał jakiegoś super długiego leżenia w lodówce, w ogóle nie będzie wymagał leżenia w lodówce, ani potem leżenia, żeby być dobrym do jedzenia, nie czuję, gdy rymuję. I będziemy też ozdabiać nasze pierniczki, to jest nasza coroczna tradycja, chociaż w zeszłym roku właśnie brakło nam czasu. Dlatego w tym roku robimy to wcześniej. Jeśli taki odcinek Wam się podoba, to koniecznie zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i zostawiacie dzwoneczek, aby być ze wszystkimi vlogmasami na bieżąco, a my zabieramy się do roboty. Ogólnie jeśli ktoś postanowi odtworzyć nasze pierniczki, nasz przepis, to podlinkowujcie, wysyłajcie mi albo oznaczajcie na Instagramie. Nazwa wyświetli się tu. Albo tu. Nigdy nie wiem. Chyba tu. To będzie tu. Więc wiecie, co oznaczać. My mamy świąteczną herbatkę w super świątecznych kubkach. Pierwszym składnikiem jest kod w misce. Taki, totalnie. Taki duży kod w dużej misce. Tak, można tu go zamerdać. A to jest śmieszne. Dobra. Zaczynamy. Dobra, zaczynamy, bo nigdy nie upieczemy tych pierników. Potrzeba nam dokładnie 8 składników, więc to mega, mega szybkie ciasto. Szybki przepis. Potrzebujemy mąki. Adaś weźmie jajka. 2 jajka na razie. Potrzebujemy miodu. Ja wezmę jakiś taki, nie wiem jak to jest. Potrzebujemy cukru. Myślę, że wyszłyby też na erytrytolu, ale Adam nie lubi erytrytolu. Potrzebujemy miski, kochanie. Mamy 2 przyprawy do piernika, bo będziemy potrzebować około 40 g przyprawy. Sodę oczyszczoną, cynamon i proszek do pieczenia. Potrzebujemy jeszcze masła i mleka. Mamy masło. Ciepło czy zimne? No ogólnie powinno być podgrzane. Dobra, a ja zabieram się za rozpuszczenie 4 łyżek miodu. Chociaż wiecie co, ja wyciągnęłam tu taki słoiczek, ale mam jeszcze jeden. Mam jeszcze taką końcówkę miodu, więc może po prostu ją wykorzystam. Aha, zabieram się za rozpuszczenie tego miodu. I ja rozpuszczę sobie miód z masłem. Mimo, że nie było tak w przepisie, ale ja tak zrobię, bo ja lubię robić po swojemu. O, to w ogóle widać. Tak. Spoko. Dobra, 4 łyżki. Takie dość spore, ja tu nie będę miała. Okej, zakładamy, że to jest 1 łyżka. I jeszcze 1, ale już mi tu nie startuj. Zakończony, pusty. Ja dla pewności dodam jeszcze 0,5 łyżki. Ten jest jakiś kremowy. Miód nam już nie będzie potrzebny. I teraz masło. Potrzebujemy 4 łyżek masła. Ogólnie my robimy porcje na około 60 pierniczków. Jeśli te porcje, to wszystko my dajemy, podzieli się na pół, no to po prostu wyjdzie około 30 pierniczków. Ja na dole zamieszczę przepis właśnie na jakby 30 pierniczków. Załóżmy, że to była 1 łyżka, 2 łyżka, 3 łyżka. I niech będzie 4. I teraz to odstawiamy na kuchenkę, aby nam się rozpuściło wszystko pięknie, ładnie. A do dużej misy wsypujemy 4 szklanki mąki.
Dobra, mamy nasze masło miodowe, miód z masłem, a nam zrobił dziurę i wielka. Wyszło z tego coś bardzo dziwnego, taka papa z tego wyszła. Papa. Takie... Czemu ty wychodzisz? Wydać. Dobra. No nie wiem, porobiły się jakieś takie grudki. Dobra, dodajemy teraz cukier. To będzie mega słodkie, jak jest i miód i cukier. To jest 1/3, czyli ja muszę 4 takie dać. Dalej soda, 3 łyżeczki sody. Soda. Dalej przyprawa do piernika i my potrzebujemy 40 gramów. Tutaj jest 27. Uuu, jak pachnie. I do tego dodajemy, tu jest, to my po prostu trochę dodamy. Chyba. Dobra. Adaś to miesza. Ja dodaję zawsze jeszcze szczypty cynamonu. A i dodamy łyżkę kakao, bo ja lubię, jak pierniczki są takie ciemniejsze. Oczywiście dodamy takiego kakao ciemnego, a nie takiego szerokiego. Zgadza się. I ostatnie to będą jajka, ale po jajkach Adaś będzie musiał zacząć mieszać w dłoni. Mix. Raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze? Musi się robić taka jednolita masa, nie? Najlepszy mieszacz. Pociągnąć? Sprawdziłam. Będziemy piekli w 180 stopniach. Zaraz nastawię piekarnik, ale na razie Adaś mówi, że coś mu się za bardzo klei, więc ogólnie ciasto na pierniki takie jest klejące. Ale musimy zebrać taką jedną kulę z tego, dlatego trochę będę podsypywać mąką. Oznacza to, że dodaliśmy trochę za dużo mleka, więc starajcie się nie dodawać tak dużo tego mleka, ale my mieliśmy problem z takimi białymi kuleczkami, które na pewno widzieliście. Ogólnie, jeśli byście bardzo chcieli, to to ciasto można włożyć do lodówki i ono może postać w lodówce i dopiero potem możecie zabrać się za wycinanie, ale my nie chcemy. My mamy po prostu dzisiaj dzień na pierniki, nie mamy czasu czekać i w ogóle. Adaś zabierze się za wałkowanie, a ja będę wykładać blachę papierem do pieczenia. I mocno się zastanawiam, czy piec te pierniczki na dwie blachy, czy na jedną blachę. Ogólnie na dwie blachy byłoby oczywiście szybciej, ale pierniki powinno się piec góra-dół. A jak stawię dwie blachy, to ta równowaga będzie zachwiana. Ok, takie ciasto dzielimy na połowę. Ciasto dzielimy nawet na 4, bym powiedziała. No, dobra, mamy masę foremek, naprawdę mamy ich dużo, więc będą całkiem fajne wzorki. O, skarpetę mamy, małą choineczkę, aniołka, mini ludzika i serduszko. Ja wytnę pierwszego ludka, a ty? Ja pierwszą ludzikę. Ludzinkę, dobrze. Wycinamy.
mimo świąt Bożego Narodzenia, dalej promujemy zdrowy styl życia. Picie wody jest super. Dobra, Adaś musi zagnieść to ciasto, ewentualnie już zagnieść kolejne, bo nie mamy już miejsca. Mamy nasze pierniczki. Pokaż, jakie wybrałaś. Gwiazdeczka. Jest to moja śnieżynka. Ona się tego z tego buja. Okej. Próbujemy. Pycha. Strasznie słodkie. Ale pyszne. One jeszcze się zrobią. Ale od razu jest pękająca. Przepychota. Instant. Ogólnie mega szybko nam poszło. Zaczęliśmy chyba o 11, a jest 12:19. A mi się pierniki kojarzą z taką całodniową mentalną. Kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i że Wy próbujecie ten nasz przepis na pierniki. Jest mega szybki, mega prosty, nie wymaga żadnego czekania, a pierniczki wychodzą przepyszne. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi vlogmasami. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku i wyczekujcie kolejnego odcinka z piernikami, czyli z dekorowania pierniczków. Dokładnie. Pa!